Jest dzisiaj z nami jeden z bohaterów dzisiejszej Gromdy 13, Sebastian Skiermański. Sebastian, już troszeczkę ochłonąłeś. Tak, już ochłonąłem, odzyskałem oddech, wyrównałem tętno, no bajeczka, dobrze jest. Dobrze jest po zwycięstwie, ale tam naprawdę działo się bardzo dużo w tym waszym pojedynku, coś nieprawdopodobnego. Wiadomo, że miała to być dobra walka i wiedziałem, że będzie taka, że będzie mocno. Łazar Kot, bardzo mocny chłop, no ale ja też nie odstaję, tak mi się przynajmniej wydaje. Postawiliśmy sobie bardzo, bardzo trudne warunki, troszkę nie zaboksowałem tak, jakbym chciał, ale myślę, że i tak było w porządku. Troszkę za dużo zebrałem, zabetonowałem się troszkę w miejscu, inaczej troszkę to sobie wyobrażałem, ale i tak jestem zadowolony, że udało się przełamać. Ale powiedz, w którym momencie ty poczułeś, że ta walka jest do wygrania, bo wydawało się, że on ochłonął, strząchnął ręce i zaczyna gdzieś grać techniką, a mając doświadczenie i amatorskie, i zawodowe tutaj, i z walk na Gromdzie, mógł cię po prostu przebić tym doświadczeniem. Kiedy ty poczułeś, że jednak jest to do przełamania? W ogóle najpierw to poczułem, że bardzo ciężko się oddycha, było strasznie duszno, dużo ludzi, mała hala, bardzo ciężko się oddychało. A myślę, że taki moment, w którym to było, jak jeszcze dużo może nie pamiętam z tej walki, bo to jednak adrenalina, ale tam poszedł chyba ten prawy sierpowy, który zamknął mu oko, później gdzieś tam w takim brudnym klinczu troszkę też go chyba troszkę przycisnąłem tam przez liny, tam było jakieś liczenie i w tym momencie widziałem, że przy 7 on się patrzy na mnie, tak jakby już trochę rezygnował, na 8 ja zrobiłem krok w przód, żeby pokazać, że też nie mam siły, ale że i tak będę szedł do przodu i w tym momencie sędzia mówi, walczysz. Tam było takie troszkę, jakby wyrażona troszkę niechęć, tak przynajmniej ja to odebrałem, ale chłopak charakterny, no wiedziałem, że będziemy się lać i tak dalej, więc laliśmy się dalej. Poszliśmy na tą wymianę, której miało nie być, w którą miałem się nie dać wciągnąć. Tak naprawdę nie wiem, czy ja go wciągnąłem w tą wymianę, czy on mnie, ale no to było do przewidzenia, że któryś w końcu musi uklęknąć. Ja tam troszkę zebrałem, wykorzystałem, poleciałem na patencie, jak tutaj teraz nowy mistrz. Wykorzystałem to, że mogę przyklęknąć na chwilę. Tam też zebrałem parę ciosów jeszcze już po tym przyklęknięciu. Sędzia troszkę za późno zareagował. Myślę, że troszkę chwileczkę wcześniej powinien reagować, to bardziej są walki na gołe pięści, mogłaby się stać tragedia. Ale i tak było dobrze, wstałem, faktem te 8 sekund nie wystarczyło, żeby wyrównać oddechu i tak naprawdę ta minuta też nie wystarczyła, bo mówię, było strasznie duszno, ale powiedziałem sobie, wchodząc po schodach i mówiąc sobie to wcześniej w pokoju, że to jest walka dla mojej mamy, bo dzisiaj jest jej matki i dla niej było to zwycięstwo. Powiedziałem, że choćbym miał 10 razy klęknąć, to 15 razy wstanę i tak było, i tak by było do końca. Były ciężkie momenty, ale zawziąłem się i powiedziałem, choćbym kurwa miał tam, za przeproszeniem, wypluć ostatni ząb i ostatnią kroplę krwi, to będę leciał, dopóki on nie padnie. Z tego co wiem, Łazar jest w tym momencie w szpitalu. Przepraszam, nie chciałem, żeby to tak wyglądało, nie chciałem skrzywdzić, chciałem wygrać. Za takim kosztem, no nie moja wina, taka formuła, było mocno, były bardzo mocne strzały. Na szczęście ręce nie są połamane, znowu biję gdzieś w czoło, w głowę i te ciosy wchodziły. Zatrzęsły nim, przełamałem, cieszę się. Super, super promocja, dostając walkę z Łazarem. Myślę, że super awans do top 10, kurczę, no marzenia się spełniają, jestem tego przykładem. Właśnie, bo tutaj wielu myślało, że może dojdzie do pojedynku rewanżowego z Pawłem Werszyninem, ale chyba ten dzisiaj wasz dzień, bo i Paweł wygrał, i ty wygrałeś nad weteranami, to jednak pokazuje, że Gromda nie stoi w miejscu i coraz to nowe twarze się pojawiają. Ty jesteś jedną z tych nowych twarzy. Naprawdę na co liczysz teraz? Może udział w turnieju, może gdzieś pójść się dalej, czy raczej sytuujesz siebie raczej jako uczestnika superfightów? Coraz intensywniej, coraz częściej myślę właśnie o turnieju. Jednak wiem, że to jest bardzo ciężka przeprawa i nie wystarczy tutaj tam jakieś 10 tygodni, to naprawdę by trzeba było się mocno przygotować. Dużo szczęścia jest potrzebne w turnieju, jak widać dzisiaj wskoczył rezerwowy zawodnik, bo nie można było kontynuować po mocnym ciosie, gdzie tam pękła ręka. To są gołe pięści, tutaj nic nie chroni, ale tak naprawdę mi pierwsza kość śródręcza pękła w 16 sparingowej, w 16-uncjowej sparingowej rękawicy, a na gołe pięści ładuję w czoło i nie pękają, są stłuczenia, są potłuczone te ręce, ale ruszam wszystkimi paluszkami. Coraz bardziej zacieram ręce na ten turniej, bo jednak kasa by się przydała, a taka duża kasa w tym momencie by naprawdę podniosła mnie finansowo, bo
No, od pewnego czasu mam duże plecy. Urodził mi się synek paręnaście miesięcy temu. Ten nakład finansowy nie może, budżet nie może spaść poniżej jakiejś tam normy, bo zaczynają się być problemy, a powiedziałem sobie, że lodówka musi być zawsze pełna. I mimo, że te rachunki cały czas są zaległe, staram się je spłacać. Cieszę się, że dzisiaj dostałem propozycję przedłużenia kontraktu na nowych warunkach. I myślę, że teraz będzie coraz lepiej z każdym krokiem, step by step idziemy dalej. Myślę, że w końcu ta moja sytuacja się wyklaruje, wyprostuje wszystkie, że tak powiem, zaległości, żeby wyjść po prostu z twarzą i na spokojnie sobie funkcjonować, wstawać rano bez jakiejś tam presji z tyłu głowy, że gdzieś tam jakieś ciążą nade mną zobowiązania, żyć sobie wtedy dalej, może już nie z dnia na dzień, bo teraz już nie mogę sobie na to pozwolić, na to, że jak mój synek już dojdzie do momentu, gdy będzie potrzebny nie tylko to, że go ponoszę czy zrobię mu śniadanko, no bo oczywiście no z każdym rokiem pieniążki są coraz bardziej potrzebne. Pójdzie do przedszkola, pójdzie do szkoły. Mam nadzieję, że później będzie studiował. Kasy nie może zabraknąć, a nie chcę, żeby on szukał tych pieniędzy tam, gdzie nie trzeba. I żeby po prostu mógł zawsze na mnie liczyć. I dlatego ja muszę się dalej rozwijać, walczyć o swoje, promować tą markę i tą jakość samą w sobie, jak to powiedział prezes pan Mariusz Grabowski, że Scarface jest jakość sama w sobie, promować tą jakość, dalej ją rozwijać, pokazywać, na co mnie stać. No i tak jak mówię, lecimy dalej. To w takim razie, Sebastian, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, obejrzeć twoją walkę przede wszystkim z Łazarem. Jego pozdrawiamy i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że zdrowie będzie gdzieś tam tylko jest to krótkotrwała wizyta. No i co? Czekam na kolejne występy, na kolejne pojedynki. Być może, tak jak powiedziałeś, udział w turnieju gdzieś w pewien sposób i ustawić się finansowo, i ustawić się jeszcze bardziej tutaj w Gromdzie na wysokich pozycjach, a widać, że ewidentnie w tym kierunku zmierzasz. Tak, no pozdrawiam serdecznie Łazara, czekam na wiadomość, czy jest z nim wszystko w porządku. Rozmawiałem z jego narożnikiem, czekam na wiadomość, chciałbym się z nim też spotkać, podziękować mu za tą walkę, bo nie mieliśmy okazji nawet słowa tak naprawdę zamienić. Chciałbym też go jeszcze raz przeprosić za ten cios, który tam był po komendzie stop. To była taka trochę, za pozwoleniem sędziego można powiedzieć, takie odgryzienie się za te wcześniejsze ciosy. Po prostu mnie troszkę poniosło. Za co też przepraszam, rozwijam się cały czas, to jeszcze nie jest koniec. Poprzedni okres przygotowawczy pokazał mi, że to nie jest koniec, ten okres przygotowawczy pokazał mi, że to nadal nie jest koniec i myślę, że kolejny okres przygotowawczy pokaże, że to na pewno nie jest koniec. Trzy dyszki w tym roku, ja na pewno nie mam zamiaru powiedzieć stop. Jedyny prawdziwy Scarface. Może nie jedyny, ale prawdziwy Scarface i pierwszy. Jedyny prawdziwy, a nie chińska podróbka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.